Mężczyzna 17 lat temu dopuścił się zbrodni. Był pewien, że pozbył się wszystkich śladów swojego czynu. Po bestialskim zamordowaniu 65-latka, podpalił mieszkanie w przekonaniu, że dzięki temu pozostanie nieuchwytny. Gdy po latach otworzył drzwi mieszkania, za nie mówił. Nikt nie spodziewał się takiego zwrotu akcji, zdumiewające zdarzenie. Mężczyzna 17 lat temu dokonał zabójstwa, nie spodziewał się, kogo zobaczy za drzwiami. Do zbrodni doszło dokładnie 20 września 2003 roku w miejscowości Tychy. Nieznany sprawca dopuścił się zabójstwa na 65-letnim mężczyźnie. Jak się okazało, była to zbrodnia ze szczególnym okrucieństwem. Po bestialskim zamordowaniu ofiary mężczyzna podpalił mieszkanie w celu zatarcia wszelkich śladów, które mogłyby do niego doprowadzić. To, co stało się po latach, jest zdumiewające. Według relacji Polsat News, po ugaszeniu pożaru udało się ustalić, jakie obrażenia zostały zadane ofierze. Wiele ran powstało przy użyciu noża oraz tłuczka. Dotychczas nie udało się jednak ustalić sprawcy zdarzenia. Śledczy nie dysponowali sprzętem, który pozwoliłby im na zidentyfikowanie potencjalnego sprawcy. Najnowsze techniki pozwoliły jednak dotrzeć do nowych dowodów w sprawie tajemniczej i brutalnej zbrodni. Policjantom udało się wytypować potencjalnego zabójcę. Do śladów, które udało się zabezpieczyć na miejscu zbrodni, porównano materiały genetyczne mężczyzny, co potwierdziło przypuszczenia śledczych. Na podstawie wszystkich dowodów, do których udało się dotrzeć, funkcjonariusze policji aresztowali 47-letniego mężczyznę. Prokuratura rejonowa w Tychach postawiła mu zarzut zabójstwa i wydała nakaz tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnioną zbrodnię grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do winy, nie udało się również ustalić motywu zbrodni. Następny artykuł